Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Spellcaster University. Plansza druga, las. Rozpoczynamy wszystko. I tak, jako że to jest początek i w ogóle, to pora przygotować się idealnie. Niestety musimy na bezpłatnych siedzieć. Był na razie 30, bo będziemy brać to w ten sposób i... Osobiście może powiedziałbym, że biorę nadal inteligencję. Nie, sytuacja finansowa. Tutaj to trzeba tak zrobić. I tak, w ten sposób rozpoczynamy. I tak, pierwsze co ciągniemy stąd, patrząc co dostajemy. Mogę wziąć trzeci dom, czemu by nie? Widzicie, bardzo powoli będzie rosło. I tak, ze wszystkich opcji drugie dormitorium, zdecydowanie. Klasa magii cienia. Gabinet psychologa, czy klasa magii tajemnej? Magia tajemna niech będzie. Prywatny apartament, czemu by nie? Jedno jeszcze dociągnięcie. Pokój nauczycielski. I zaraz będziemy ciągnąć dalej. Widzicie jak tanio? Widzicie, to jest piękne. Ale tak, rozpoczynam w takim razie przygotowywanie wszystkiego. Tutaj, z góry powiem tak, na dole chcę mieć same klasy. Bo mam tu bardzo dużo miejsca, więc będę mógł po prostu łatwo sobie zrobić różne takie klastry klasowe. I teraz tak, chaotyczny zły, porządny dobry, praworządni, typowo. I teraz tak, tutaj zrobię trochę przerwy, żeby mieć miejsce na dodatkowe rzeczy, żeby po prostu całą magię ciemności trzymać w jednym miejscu. I tak, tak. Okej, tutaj mogę zaczynać już kolejną. Zakładając, żebym... A nie, przepraszam, tutaj. Tak. Mogę rozkładać magię tajemną w takim wypadku. Niech będzie w ten sposób. Praworządny, zły. Ale praworządny, więc tak. Teraz możemy dociągnąć. Zestaw kryształowych kul. Mogę to dostawić gdziekolwiek, więc zacznijmy od magii tajemnej. Bo czemu by nie? I teraz tak, jak już przy tym jesteśmy. Pokój dla uczniów tutaj. Dormitorium jedno. Dormitorium drugie tutaj. Prywatny apartament to jest dla nauczyciela. I tutaj też dla nauczycieli, to za chwilę. Stołówka niech będzie tutaj. To jest tak, prywatny apartament. Pokój nauczycielski. No i to mamy już prawie przygotowane, tylko ostatnie dobranie. Klasa magii naturalnej. Naturalną będę trzymał, szczerze, tam na końcu. Może? Tak, na końcu. Praworządny. Super. To teraz pora przygotować domy. I tak, co tu mamy? Grzeczność, pracowitość. Entuzjasta magii tajemnej oraz ambicja... Nie, krótki sen. Będziecie tutaj. I pora wymyślić nazwę dla domu. Dobra, wiecie co? Tym razem... Stwierdziłem, że będę nazywał domy na bazie dosyć ikonicznych zaklęć z D&D bądź innych marek fantastycznych gier. Czy to planszowych, czy to komputerowych. Związanych z tym, co jest jako tako w talii danej szkoły. Więc oto i będzie dom Kul Ognia, którzy będą specjalizować się w elementalizmie, jeśli gra na to pozwoli. Muszę jeszcze tylko dopasować kolory bardziej, bo tak się wygenerowało, jeszcze nad tym nie siadłem. Bardziej w stronę czerwieni, okej. Okay. Właśnie taki płomienny bardziej kolor, może taki. Te kolory bym zmienił też na takie... bardziej pomarańcz i żywszy czerwień. A to też trochę może bym rozjaśnił. Okej, okay. Dom Kul Ognia. I dam im takie szaty. Dobra. Pierwszy dom przygotowany. Drugi dom. Jakie mamy rzeczy? Alchemia i... albo światłość. O, alchemia albo światłość. Albo... Pracowitość. Okej, to jest dobry pomysł. Też dam im krótki sen, bo to jest najlepsze, co jest tutaj dostępne. Ale skoro jest pracowitość, czyli tacy dobrzy od wszystkiego, to... Nazwałbym ich w sumie tym razem nie po zaklęciu,
a raczej po klasie, która w D&D też jest znana ze swojej wszechstronności i tym, że ciężko, będąc przedstawicielem tej klasy, być w czymś naprawdę złym. O to trzeba się bardzo postarać, a jest to bard, rzecz jasna, więc dom bardów zaraz stworzymy. Swoją drogą, bard jest też bardzo znany z tego, że jest klasą memistą dosyć, czy memiczną bardziej powinienem powiedzieć. I ze swoich, jakby to określić najprościej, predyspozycji do flirtowania ze wszystkim, co istnieje, więc tak. Ja jednak tak do tego nie podchodzę, moim zdaniem bard jest jedną z fajniejszych i ciekawszych klas, aczkolwiek osobiście nie gram dużo bardami, głównie dlatego, że jest to klasa wsparcia. A akurat te role zazwyczaj są już zajęte przez innych członków moich drużyn, więc tam była kula ognia, tu będzie po prostu bard. Wiem, że jest to nic kreatywnego i głupie, ale niech i tak będzie. A trzeci dom natomiast ma opcję krótki sen, adept alchemii, sumienność i do tego pracowitość, pasja albo entuzjasta magii tajemnej. To już mamy, więc tego nie trzeba. I w takim wypadku, no, przygotujmy się ewentualnie na alchemików. Przy czym zrobimy w ten sposób. Tutaj będzie w takim razie wskazana alchemia. I kurczę, szkoda, że nazywam tam dom kulą ognia. Bo gdybym tak teraz nazywał, powiedzmy, nazwami klas wszystko, co w sumie można zmienić, to tak, w sumie nazwami klas, bo to by się idealnie kojarzy z jedną tylko klasą, alchemika, D&D też również, a jest to Artificer, więc tak. Spolszczona wersja, choć nieoficjalna, z góry powiem, jest dosyć okropna. Kurczę, ten kolor wcześniejszy był fajny. Okej, nie pamiętam, jaki był wcześniej kolor, niestety. Tak może i... Okej. Polska nazwa, uwaga, przynajmniej z taką, jaką się spotkam, to Artefaktor. Głupia nazwa, wiem, ale stosując nazwy, to tak nazwiemy. Mistrzowie alchemii. Na razie nie zabraniam żadnemu z domów niczego. Podpisujemy i w tym momencie trzeba zmienić na nazwę tego domu z kula ognia na... Niech będzie zaklinacz. Wiesz, szkoła magii to jest ogólnie gdzie uczymy czarodziejów, więc dziwny byłby nazwać czarodziej. Po prostu niech będzie zaklinacz. Z angielskiego sorcerer. I tak, teraz bierzemy uczniów. A czy mam kogokolwiek ciekawego tutaj na tyle, żeby brać ich do już któregoś z naszych specyficznych domów? Magia tajemna. Nie ma predyspozycji do magii tajemnej. Więc póki co, chociaż może to się wydawać dziwne, to zapraszamy do domu bardów. Okej, okay, nieugiętość, tchórz jest społeczny. Nadal jednak zapraszamy do bardów. Głupi, to już za dużo. Aha, głupi adept alchemii. Nie. Okej, okay, odważny i inne rzeczy, ale zdolny. No cóż, może tobie akurat damy już specjalizację w magii tajemnej. No i dobra, w ten sposób to się prezentuje. I teraz, czy jesteś do zmiany? Niestety raczej nie. A płatne dormitoria, czy płatne posiłki tutaj odpadają, bo las rządzi się takimi specyfikacjami, że jeśli będą musieli płacić za to, to chętniej będą wracać do domu niż działać, więc tak. Niech już nawet będzie za darmo. Niech no stracę na tym. Ale przynajmniej tak. Tym razem będzie łatwiej brać mnóstwo rzeczy. Więc nie ma co też tak płakać. I uczniowie idą na lekcje, zaczynając od magii tajemnej, w sumie magii ciemności. I teraz pod rozodrowienia od wieśniaków, czego uczymy w sumie? Tutaj wieśniacy będą nas nie lubić, ale będziemy mieć 140 many, co mi tak starczy na dociągnięcie. A
tą nekromancję już jako taką mamy. Ze wszystkich tych dziedzin brakuje nam alchemii i światłości, więc niech inkwizycja nas nie lubi, ale chce ciągnąć z magii światłości. Kapłaństwo. Super, super. Większa szansa na elfów albo magia światła. Ze wszystkich opcji na razie wziąłbym kapłaństwo. I dam to w sumie komu? W sumie niech będzie Nafton. Nie ma wielkiego znaczenia kto, więc nasz nauczyciel magicze mroku, czy tam czarnej magii, jak zwał tak zwał, będzie teraz oficjalnie mówiąc radził sobie świetnie z nauczaniem, bo nie będzie się przejmował częścią swoich potrzeb. Okej, okay. Jak tam nauka ogólnie? Jeszcze pierwszych poziomów nie mają, ale mam nadzieję, że niedługo będą. I teraz tak, wszechstronność, pracowitość, smakość, głupi. Przykro mi, ale nie. Odwaga. I inne? Zapraszamy do barda. Magia tajemna. To zapraszamy tutaj, nawet jeśli jesteś nierozgarnięty. Głupich nie przyjmujemy. I król coś chce. Środki finansowe na pewno by się przydały, ale wyjaśniamy jednak klasę i... Pracownia zaklinania. Mamy to. Wiem, że mogę brać też inne rzeczy. Ale potrzebujemy każdej dziedziny. I wiecie co? Chciałem wszystkie mieć tutaj. Ale powiedzmy, że magię te alchemiczne będziemy trzymać wyżej. Żeby każdy był po prostu, wiecie, w swoim miejscu. Nie rozdzielać ich. A jednocześnie natura będzie miała tu miejsce. Tajemna też będzie miała miejsce. No i miejsce będzie miała nekromancja. Więc tak, alchemia i światło będą już tam na piętrach. Okej, okay, poszukiwacze przygód. Uzdrowicieli. Oczywiście. I izba chorych, łóżko. Chorych, łóżko, izba chorych. Łóżko. Łóżko jest cenniejsze. Musimy być gotowi na każdą ewentualność. A teraz jak będą spać, to będziemy zarabiać. Co prawda mamy 5 uczniów, więc... Ja. Nie jest aż tak idealnie, ale niech będzie. Znajdę jakieś stworzenie do towarzystwa. Przechodząc po szkole potrzeby postaci pracujących w tym pomieszczeniu. Okej. Okay. Ze wszystkich opcji kotek jest najlepszym wyborem. Więc... Idź kot. No, idź, idź. Dokładnie, idź, tak. I pojawia się nasz problem. Troll. Na całe szczęście nie musimy się nim aż tak przejmować. Bo nawet jeśli chcieli, to łatwo będzie się ogarnąć, więc póki co, czy to są diamenty, bierzemy 400 złota. I moglibyśmy przez to kupić kolejną w sumie tutaj kartę, tylko czy ja to chcę? Oczywiście, że chcę. Klasa alchemiczna. Czy jest ktoś praworządny? Jest, tylko że jest fatalnym pedagogiem, więc już wolę neutralnego, który jest dobrym pedagogiem. Tak, pracowitość, dziecko natury. Zapraszamy tutaj. Stronność, brzydota, przyziemność. W sumie. Też do barda. Znawcza cienia. Nie mamy niczego od magii cienia, więc do barda. I w sumie, czy jest coś takiego, co też powinienem już zakazywać powoli? Na razie nie. Na razie naprawdę nie ma co się przejmować, więc przyspieszmy to wszystko. I no, miejmy nadzieję, że czym prędzej będzie dobrze. Okej, okay, czaszka coś chce. I z jakiej szkoły mamy zasłynąć? Znaczy z jakiej magii? To jest akurat ciężkie pytanie, bo każda jest tak samo ciężka do uzyskania, więc... Która by to była, nie była. I tak będziemy musieli podjąć decyzję. Ale cóż, jak już mówiłem, chyba najbardziej lubię alchemię, więc mógłbym znowu wziąć alchemię. W ogóle ciekawa sprawa. Magia natury, alchemia, magia światła, tajemna, nie można nekromancji wybrać, czym cienistej magii. Ciekawa sprawa, nikt nie zwrócił na to uwagi. Nie wiem, co w takim razie byłoby najlepsze. Tajemna na pewno. Nie będę zaprzeczał.
fajnie by było, wiecie, żeby była rozwinięta. Światło też byłoby super, tylko na razie nic nie mamy, więc dajemy na albo światła. Chciałbym tym razem mocno pójść w światło, więc wezmę światła. Wiem, że może to być naprawdę głupie z perspektywy odrobiny czasu. Ale zrobię wszystko, co trzeba, żeby rozbudować tym razem magię światła, bo tam są poniekąd najlepsze rzeczy, jeśli chce się iść do lochów. No nie będę ukrywał, bardzo chciałbym do lochów. Odważny smakosz. Wiesz co, może mimo tego, że nie masz żadnych predyspozycji wielkich, zapraszamy cię już do alchemii. Tak. A ty możesz pójść na barda. Ty możesz pójść na barda. Dobra, jak tylko dostaniemy świnkę, to pora pójść kupić klasę. W sumie to jest chyba to coś, czego najbardziej potrzeba nam w tym momencie. A póki co możemy ciągnąć alchemiczną kartę. Jej. Skryptorium runiczne. Zdecydowanie. Praworządny neutralny. Super. I tak, mogłem pójść zdecydowanie w alchemię. Patrząc na to, ile mamy teraz tej opcji alchemicznych. Ale jednak podjąłem decyzję, żeby iść sprzecznie. I teraz minus do prestiżu. Alkohol albo kawiarka. Wezmę kawiarkę. Wezmę. Niech się cieszą. No i teraz mamy świnkę, kiedy mnie nie stać akurat. Jak na złość. Jak na złość wszyscy poszli spać też tam. Oj, no niestety. Dobra, zapraszamy. Dobra kondycja. Pójdzie tak nad niego. Wow, masz dużo porządnych cech. Zapraszamy tutaj w takim wypadku. Śpieszmy trochę. I jak tylko będzie okazja, żeby mieć 200, to szybko pójdziemy kupić. A póki co magia tajemna, przepraszam, magia tajemna, magia ciemności. Możemy wziąć więzienie, co się może przydać, ewentualnie kryptę. Wezmę jednak mimo wszystko więzienie, które postawimy tu. Potrzebuję co najmniej dwóch, żeby wiecie, robić indoktrynację na praworządność. Jadek Bruce przyniesie prezenty. Magia światła, tego nam było trzeba. Pokój prawdy albo kaplica bohaterów. Pokój prawdy, kaplica bohaterów. Pomsta albo heroizm. Zacznijmy od heroizmu. Tak, tutaj będzie podział. Praworządny, neutralny. Dobrze. Co dalej? Pokój prawdy. Idealnie. Idealne. Pokój prawdy po raz kolejny. Słuchajcie, pomsty. Zdecydowanie super. Praworządny. Zły co prawda, ale praworządny nadal. Udało się. I teraz co mam do wyboru? Kapłan. Za świętą magię, której mamy. Kapłan rytuałów za rzeczy, których nie mamy. Albo leśniczy za rzeczy, których nie mamy. Jako, że chciałem inwestować w magię światła, to kapłan. Zdecydowanie kapłan. I teraz tak, świnka morska. Czy jest sens ją wysyłać od razu? Nie, poczekajmy jeszcze krótką chwilkę. Może będziemy mogli właśnie kupić pokój. A tu jak na razie... elementalizm? Może taka klasa. Niestety ona będzie tutaj. Jeśli już... Ale tak, wezmę ją, bo nie wymaga nauczyciela. Więc zawsze nie będzie nam to podwyższało ewentualnych pensji. Tak, wszechstronność, ambicja. Bard, znawca cienia. Póki co bard. Grzeczny, alergia na skorupiaki. Niech będzie. Zaklinacz. O, stać nas, stać nas. Idziemy szybko do kupców. Sala lekcyjna. Naturalna, tajemna alchemia. No, jak na złość. Jak na złość. A w takiej sytuacji, no niestety, jestem zmuszony wziąć naturalną, bo jej mamy najmniej. A jak ktoś będzie przychodził na lekcję naturalnej, no to wolę, żeby się jakkolwiek uczył. Więc tak. I alchemia znowu dała nam kartę. Tym razem możemy ulepszyć zaklinanie albo... albo ulepszyć wszystkie mikstury. Szczerze, wzmocnić zaklinanie. Wzmocnić zaklinanie. Może być potrzebne.
I dobra, wszystkie dziedziny magii jakoś tam mają swoją reprezentację, a zaraz będziemy ciągnąć kolejną kartę z magii światłości. Super. Super. A, przy okazji on coś chce. Niestety nie możemy skorzystać. I to jest tak święty krużganek. O i tak. Będzie jeszcze wyżej, ale niech będzie. Tak. Ciągniemy tutaj, mentor. Od razu dajemy tutaj mentora, bo mamy coś, co wymaga dosłownie świętej magii. A tutaj uczymy świętej magii, więc tak, idealne. I teraz zobaczcie, jakie piękne mamy tutaj nauczyciela. To jest po prostu piękne. Niestety, no tutaj trochę wyższe wymagania, ale przeżyjemy. I to jest tak, popularność. Jesteś zwykły. Możesz pójść do artefaktora. Bo głupich nie przyjmujemy, niestety. Ale dobra, udało się. Teraz tylko trzeba przygotować klasę, która będzie się opierała głównie. Musimy się nad tym zastanowić. Można kupić smoka. Musimy się nad tym zastanowić. Nie, to wysoka cena, niestety. Niestety. Zwykły, popularny ten życiel. Bard. Zdolny. Idzie tutaj. No wybaczcie też, że trochę taką chrypę, ale. No tak, niestety mnie złapała z nieznanych mi przyczyn. I może odwiedźmy króla. Chcę po prostu też mieć trochę bogatszych studentów. Czy uczniów ogólnie. Nie wiem, czemu mówię studentów, ale no. Zawsze w ten sposób będzie trochę łatwiej. Magia tajemna i kryształowa kula albo cieplane pudełko. Cieplane pudełko. Dobra. Nadal niestety nie mamy niczego, co będzie nas uczyło, kiedy nie siedzimy w klasie. Ale może dla domu coś się trafi. Fajnie by było. Zdecydowanie to. Teraz co tu mamy? Obawiam się, że nic. Prywatny pokój. Weźmiemy. Prywatny pokój nie jest może idealnym elementem, ale tak. Postawimy prywatny pokój, niech się cieszą. I ludzie chodzą się uczyć. Jestem z nich taki dumny. Uczą się magii tej światła, tak jak chciałem. Nierozgarnięty, ale i tak idzie do barda. Na razie musimy przyjmować każdego kogoś, da. I kolejne ciągnięcie z magii światła. Święty witraż. O tak, o tak, o tak, o tak, o tak, o tak. Idealnie. Idealnie. Mamy pierwszy element, który będzie nas ratował. I przy okazji to by się bardzo przydało, żebyśmy mogli tworzyć golemy. O nie, troll się budzi. Tak, niestety. Przy okazji przydałoby się mocno skrytobójców tutaj szkolić. O, i teraz co my tu mamy? Tak, nasi alchemicy się tym zajmą. Niech się cieszą. Wieśniaki. Przyspieszamy trochę. I uczą się. Jedząc, uczą się. Jakie to piękne. Dobra, talia alchemiczna, izba chorych. To jest monach alchemiczny. Izba chorych, zdecydowanie. Może być tutaj. Doskonała pedagogika. Niech będzie. Zwykły. Pójdź i tak tutaj. Bo musimy już też rozdzielać powoli do tych specjalistycznych klas. Pinki do wieśniaków. Chcemy sprawdzić, czy wszystko w porządku. Dobra. I okej, okay, mamy już wystarczająco. Chociaż w sumie mieliśmy już wcześniej wystarczająco chyba. No może, ale zresztą nieistotne. Istotne jest to, że nasza szkoła jakoś sobie radzi. I w generowaniu magii światła, i w nauczaniu magii światła i w innych rzeczach. Teraz... fajne. Ale nie, musimy to poulepszać. Zdecydowanie musimy to poulepszać. I teraz tak, dojo elementalizmu albo pokój czasu. Dojo elementalizmu. Czemu by nie? I może być ta postać. No, dalej, dalej. Dalej gro... czego chcecie znowu? Alchemiczne ramienniki. Runiczne włócznie. Nie pamiętam do końca, jak one działały, ale...
generuje złoto. Więc to jednak weźmy. Pewno na razie nie mam bezpośrednio nauki mikstur sami w sobie. Ale wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, jeśli mamy przetrwać. Możesz iść tutaj. I dobra. Lećmy dalej. Zaraz będzie kolejne ciągnięcie z magii światła. Co naprawdę mnie cieszy. Tym razem w sumie wszystkie magie udało się w miarę rozwinąć. Nie mówię, że jest to idealnie, ale tak, każda magia jest trochę rozwinięta poza naturalną. Klaustrofobia nie lubi cieni z tej... Idź do alchemicznej. Czemu nie? Chociaż w sumie tajemną też powinniśmy rozwinąć, więc tak. O nie, orkowie coś chcą. Znowu kumpelowanie się z orkami? Nie. Chciałbym inne jakieś zadanie wziąć, więc to nie. Dwa chorych? Nie, pracownie zaklinanie. I zmieniamy na to, żeby tworzyć golemy, które będą obniżać nam potem koszty utrzymania szkoły. A tu idziemy do króla. Ponownie. Czy to potrzebne? Bo możemy spróbować rządzić nowe dokumenty. Super. I czy już mamy to coś, na czym mi najbardziej zależało? Oczywiście. Oczywiście, że mamy. Więc, no, jak widzicie, wszystko idzie powoli bardzo dobrze. I teraz tak, magia cienia, krypta, składniki rytualne. O. Składniki rytualne. Zdecydowanie to. To jest po prostu zbyt istotne, żeby móc zrobić szybko mikstury. A teraz tak. To jest też potężne, ale weźmiemy generację sera, zanim orkowie zaczną często głodnieć. Bo to jest nieuniknione. I teraz co oni chcą? 200 złota. Ale musimy potem wygenerować 10 tysięcy. Nie. I zadanie magia dla wszystkich, czyli 110. To będzie ciężkie, powiem wam szczerze. Ale jeśli zrobimy skrócić program nauczania o rok, to będzie dobrze. I teraz tak, musimy też już się skupić na tym, żeby decydować, kto czego nie może robić. I może powiedzmy tak, alchemii nie robią oni. Wy nie robicie magii tajemnej. Wy możecie robić wszystko. I pierwsze graduacje. Wiejski mag albo śmierć. Nawet nie może zostać wieśniakiem. Strasznie dziwne. Ale okej, i tylko to. Trzy portale i tylko to. Niech będzie. Bibliotekarz. Tu też mamy bardzo dobrze wykształconego. I szczerze wezmę to nawet. Rzemieślnik, oj, zdecydowanie tak. Wiejski mag. Spróbujmy czegoś lepszego. Chochlik. Może być. No jak będzie nawet wiejski mag. Okej, pierwsze ukończenie szkoły nie było najlepsze. Ale nadal to nie ma co się smucić jakoś wyjątkowo. Zawsze coś. Zawsze nie są to wieśniacy, więc tak, jej. Czy coś. I tak, tutaj mamy genialnego komika, który jest nadpodbudliwy. Niech idzie tutaj, wyznawcze cienia. Może pójść tutaj. Okej. No i mamy swoją drogą też nasze trzy cele. Nie są jakoś szczególnie trudne, więc damy radę. I tak. Apelusz poprawiający pedagogikę. Definitywnie tu. A tu będzie kawiarka. Dobra. Przyspieszamy ponownie. Zaraz będziemy ciągnąć kolejne karty. Oni coś chcą. Nic się nie należy. Nie stać nas, za to klikłem. Ale tak, to byłaby lepsza opcja, bo na razie prestiż nasz trochę jest podupadający. Nierozgarnięty. Idzie do barda. Zwykły. Możesz pójść tutaj. Ty idziesz tutaj. Dobra. I kolejne ciągnięcie z magii światła. Łóżko. Łóżko lecznicze. Generacja pieniędzy. I tego typu rzeczy. No to jest to, czego nam potrzeba najbardziej. Co ciekawe, chyba mało kto chodzi na magię naturalną póki co. I teraz tak, czy do gildii musimy iść? Nie. Do trolla przydałoby się za to pójść na razie. I dobra. Nie mamy czterech prywatnych pokojów, ani nie mamy magii naturalnej. Wolę tego nie robić, bo to jest zbyt duże ryzyko. Ale tak, możemy odciągnąć mikstury albo zwiększenie inteligencji studentów. Jakkolwiek inteligencja studentów jest fajna, tak mikstury. Który po prostu
będą nam potrzebne, żeby generować złoto z naszych uczniów alchemicznych. I w sumie, jeśli chodzi o alchemię, czy mamy wszystkie dziedziny już? Runy typowe, zaklinanie mikstur? Tak, mamy wszystko. Więc wielki sukces. Komplet alchemii. Tutaj w sumie też mamy prawie kompleta, z tego co się orientuję. Nie mamy podstawowej klasy, ale nie czuję, żebyśmy jej potrzebowali. I teraz tak zdolny, który jest pracowity i... Możesz pójść tutaj. I tak pójść tutaj. Ty możesz pójść, powiedzmy tu. Dobra. Przy okazji przydałby się woźny. I tak, wiecie, co jeszcze możemy tutaj zrobić w sumie? Jak tak patrzę, na razie powiedzieć, że priorytetowo macie chodzić na zajęcia z... w sumie z magii cienia i natury. Chociaż nie mam nikogo, kto priorytetowo idzie na światło. Powiedzmy, że tak, takie priorytety damy bardą póki co. Tajemna i alchemia tylko, jeśli będą wolne miejsca. Tak, tak brzmi najlepiej. Tym samym jest szansa, że no... ogarną sobie jakieś swoje sposoby bycia. I rzadziej uczęszczone zajęcia w końcu też będą się pojawiać. I dobra, ciągniemy. Krypta. Wezmę ją. Niech i tak będzie. Tutaj mamy kaplicę bohaterów, albo jasną stołówkę dla kadry. Jasna stołówka dla kadry oczywiście, że? Izba chorych, albo sowa. Sowa. Żeby nasi tutaj zaklinacze, jako że zaklinanie mamy już od dawna, na ten moment zaczęli generować inne rzeczy i jesteśmy głodni. Oczywiście, że jesteście głodni. Na całe szczęście zdążyłem zdobyć grill do sera. Więc tak, super. Nierozgarnięty niestety, ale z wampirem, co w sumie trochę wyrównuje to wszystko. I tak tutaj, adept alchemii tutaj, ty możesz pójść tutaj, dobra kondycja, w sumie bez znaczenia, idziesz tutaj. Dobra. I zobaczmy też może na szybko, jak tam poziomy. Jak widać, nasi specjaliści od tajemnej nieźle sobie się bawią. Mają też parę innych poziomów, co sugeruje, że jest okej. Ale tak, jest. Jest co najmniej dobrze. Co najmniej dobrze. I teraz świnka. Gdzie możemy wysłać świnkę w sumie? Do orków, czy jest sens? Aż tak wielkiego nie ma, ale na razie może nie. Do pana zła. Może uda się go spowolnić dzięki temu. A troll zaraz się obudzi niestety. I to tak naprawdę za chwilę. Więc musimy szybko zacząć generować magię naturalną. To jest tak, mikstury czy zaklinanie? Mikstury czy zaklinanie? Lepsze mikstury. Jak to zrobimy, to potem będzie można zrobić fajną rzecz, że będziemy tutaj składniki zdobywać. I dobra. Tego na razie nie trzeba. Więc idziemy. I swoją drogą patrzę, jak szybko to generujemy. To jest naprawdę piękne. Okej, okay, talia światła, jasna stołówka dla kadry. Chorągiew inkwizycyjna, a niech będzie chorągiew inkwizycyjna, niech inkwizycja nas polubi. Też wiem, że zaczynamy to, żeby nas bardzo nie lubili, ale okej. Okay. I tak, wytwórca golemów zdecydowanie, mistrz portali zdecydowanie. Halo, gdzie mój golem? Przepraszam bardzo, gdzie mój golem? Czy to możemy gdzieś postawić? Na razie nie ma miejsca chyba, ale czemu by nie? Jednak zanim to. Tak. Takie rzeczy, generowanie sobie za darmo właśnie pieniędzy, co to jest podstawa. Więc okej, okay, teraz tak, prywatny pokój, kasa alchemiczna, kasa magii naturalnej, prywatny pokój. Musimy jak najwięcej prywatnych pokoi mieć, żeby trolla uspokajać. W lepszej opcji na razie nie ma. Okej, okay, ty jesteś zdolny, pójdziesz tutaj, ty zdolny tutaj. Ty możesz tutaj. Orkowie coś chcą, są głodni, macie tutaj serową potrawkę. Ej, pięknie, pięknie. Ta szkoła ma potencjał. Prawda, jeszcze nie robimy tych rzeczy, ale powinniśmy zdążyć. Mandragork albo chorągiew klanowa. Chorągiew klanowa. Niech się czują, że tak, że ich lubimy. To jest tak, niedokończony golem kolejny. Kolejna jest izba chorych albo zapas składników.
Im więcej składników, tym lepiej. Może uda się stworzyć jakieś fajne rzeczy. Ewentualnie jedne co, to będę musiał myśleć potem o tym, żeby prawidłowo mieszać to, a nie tak na oślep. Wyznawca cieni. Czy widzisz tutaj? Możesz pójść tutaj w sumie. Wszechstronność, grzeczność, a możesz pójść tutaj. Okej, magia cieni. Pokój woźnego. Standard zła. Standard zła. Bierzemy czym prędzej. Bierzemy czym prędzej. I świnka. Ze świnką możemy pójść teraz w sumie gdzie? Do króla pójdźmy. Formularzom konieczne, pomożemy. Idealnie. Im szybciej zakumplujemy się z królem, tym szybciej będę mógł ewentualnie potem prosić go o to, żeby odsuwał pana zła. Więc tak. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A póki co... W sumie... Ciągnijmy kolejną kartę. Łóżko skruchy. I pomyślmy w sumie, którą kartę teraz wybrać, bo chyba to jest ciężki wybór. Wiecie co? Chyba jednak lepszym wyborem będzie kwietny wianek. Po prostu będzie sporo szans na to, że... dużo uczniów będzie się po prostu nigdy nie nudzić. A póki co tak, przyspieszamy znowu. Co my tu mamy? O nie. Alchemicy sprawdzą środek przeciwko kretom. Wygląda na to, że mikstura uszkodziła im kości. Co ich dodatkowo rozścieczyło? Niestety będzie walka, bo nie możemy nic zrobić, jak zwykle. Ale widzę, że studenci jakoś walczą. Chyba żaden nie umarł. Na całe szczęście. Tak, pozbyliśmy się tego w miarę szybko. I tak, adept alchemii, więc nawet nie myślimy, co dalej. Alergia na skorupiaki. Możesz pójść jednak tutaj. Pasja, społeczność. Ty możesz pójść tutaj. Zdecydowanie tutaj. Okej. To mu jest. A, do więzienia idzie. A niestety. Dobra. I póki co tak, drzwi do innego świata. Uczy to zaklinania i magii portali szybciej. Czyli do zaklinania. Jej. Lepsze zaklinanie. Przydatna funkcja. A póki co tak. Płynna chwała. Super, super. I tak, co tu jeszcze? W sumie więcej nie ma nic do zrobienia póki co chyba. No. Można spokojnie przyspieszać i... To się wkrótce zmieni, nie będę szczędzić kosztów. Bierzemy stadiona tym razem. Niech się cieszą. Niech się cieszą. Będziemy mogli generować złoto w ten sposób i tak... Idziesz tutaj. Możesz pójść tutaj. Zdecydowanie tutaj. Tutaj. Okej. Gdzie to jest? Król... Jeszcze za mało trochę. Ale tak, odwiedzimy go i tak. Życzę udanych łowów, wasza wysokość. Magię cienia. Czy możemy coś tutaj teraz ulepszyć? Kryptę albo demoniczną tom. Nekromancja i zabójstwo. Nie mamy zabójstwa. Kurczę. W sumie muszę zdecydować, które. A nie pamiętam, czy są jakieś bonusy za poszczególne, więc... Dajcie chwilę, żebym się zastanowił. Bo obie są w sumie równie dobre. Dobra, wiecie co? Niech będzie tu. Wydaje mi się być sensowniejsze. Teraz, czy są jakieś ulepszenia? Zdecydowanie. Zdecydowanie są lepsze. A czy tutaj coś jest wartego uwagi? A to jest ciekawe. Ciekawe. Dobra. Jednak tym się na razie nie przejmujmy. Kolejna chwała. Co my tu mamy? Runiczne skryptorium albo chorągiew gildii. Chorągiew gildii może być w sumie przydatna. Więc czemu by nie? Tutaj na razie. Okej. No i załatwione. Mamy coraz lepiej. Z tym wszystkim. Jest Pegas. Jeden osiedlany. Drugi jeszcze nie. O nie, orkowie coś chcą. Są głodni. No to masz... zerową potrawkę, co nam da jeszcze więcej prestiżu. W sumie to możliwe, że już jest ten etap, gdzie mogę... spokojnie... pozyskać sponsor.
co ja mam się tym przejmować, jak mamy dużo prestiżu i tak wszystko się załatwi. A teraz... jak będą ćmy? Takie piękne, zwiększające ilość many z wydarzeń. Okej. Okay. I co my tu mamy? Coś lepszego? Nie. Ale tak, tutaj... Są jakieś nowe, ale oczywiście nie. Tutaj za dużo nie będzie, więc nawet nie ruszam. Może się uda. Jest uzdrowiciel, dobrze, rzemieślnik. Okej. Okay. Grabarz. Nie jest najlepszy, ale niech będzie. Wow. Wow. Okej. Okay. Nadal lepszy to niż wieśniak i tutaj kapłan. Co to wymaga? Magia święta 3. Okej, okay, i to kapłanów mamy na zadanie? Tak, kapłanów, czyli łatwo to będzie osiągać. A póki co pokój prawdy albo jasna stołówka. Pokój prawdy, niech będzie. Pokój prawdy. Dobra, teraz tutaj doktorat albo dojo. Powiedzmy, że zarzucimy to tu, jako że z naturalną, jak mówię, mamy delikatne problemy. Jeśli chodzi o cienistą, to teraz... Przydałoby się, ale... nope. Krypta też by się przydała. Jednak zamiast tego na razie chcę to zrobić. Niech się pan zła cieszy z tego, że się tu uczą. I to jest tak... prywatny pokój. Potrzebujemy kolejnego prywatnego pokoju. I to migiem. Kurczę, nie powinienem tego ruszać. Ale dobra, już trudno. Więc tak, i druidyzm. Niech każdy trochę się tego uczy. Alergia na skołów. Piaki głupi. Wszechstronny, dobra kondycja. Bard. Węd światła. Bard. Robi, dopóki nie zdobędziemy domu poświęconego światłu. A żeby nie było bardzo, bym to chciał zrobić, bo wiecie, mam tutaj całą dziedzinę światła. Aha, więc tak. I teraz do króla znowu, czy gdzie indziej? A pójdźmy do inkwizycji w sumie. Doradzimy wam, jak zbudować witraż. Dużo many światła. Jej. Nowi uczniowie. Przyziemność, czyli tam się nie dodaje, to idziesz tutaj. Wybranie światła idzie tutaj. Adept alchemii zdecydowanie tutaj. Możesz pójść tam. Możesz pójść tam. O, i zdecydowanie idziesz tu. Dobra. Ciągniemy karty. Chyba przydałoby się powoli druga stołówka, jak tak myślę. Zdecydowanie, a póki co... Powiedzmy, że nawet niech to będzie w jakimś innym miejscu, takim... Nie, najpierw to w salach publicznych stawiać. Gdzie wszyscy mają dostęp. Ale nie ma takiego miejsca chyba, więc zamiast tego pomożemy dodać do jakiegoś pokoiku. Dobra, i teraz póki jeszcze są finanse i inne rzeczy, to bierzemy to. Pierwszy poziom pomsty, trzeci heroizmu. Albo Pegas. Pegas. Zdecydowanie Pegas jest fajnym wyborem. Okej, okay, a tutaj proszę o nowy dom. Nie. Po prostu nie. Mógłbym wziąć klasę magii światła, ale nie trzeba. Ulepszam za to magię ciemności. No w sumie cienia, no ale nie będę to po swojemu jak zwykle. I mamy ser, który można sprzedać za 10 magii święconej. Nasi alchemicy powinni być w stanie, tak? Kolejna kawiarka. Na razie jej nie ustawiamy, bo nie ma po co. I znowu mamy kanały. Super. Znowu mamy kanały. Dobra. Stołówka dla 10 osób. Jakoś sobie jeszcze radzą chyba. Nudzi się. I z tego powodu... Idzie coś robić, okej. Okay. Czyli jest okej. Okay. Nie ma tej sytuacji, której bardzo chciałem uniknąć. Czyli, że będą wychodzić. Okej. Okay. Zdecydowanie to, tu. Tak, 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 tak. Niebieski smok. Czy potrzebujemy smoka? Nie jakoś bardzo, ale... Nadal możemy go wstawić. Król się budzi. Niedobrze. Niedobrze, mamy już minus 100 z trollem. Więc szybko ciągnijmy, co się da i może pomyślmy o tym, żeby szybko coś zrobić.
magii naturalnie w takim razie nie ruszamy. Tak. Tak. Nie. A. Tak. Nie ruszamy. Nie pamiętam, ile troll tego potrzebuje. Ile potrzebuje też prywatnych pokojów, więc wolę po prostu na wszelki wielki nie ruszać. I. Liczyłem na to, że się uda. Niestety się nie udało, więc kolejny kot niech będzie. I do trolla szybko. W sumie nie możemy nic zrobić, bo potrzeba aż 200. A czy to są diamenty, można mu trochę pomóc? Boże, tylko że Adamant troll może się teraz obudzić. Ludzie w moim lesie to wyjaśniało, dlaczego tak źle spałem. Orkowie, przegońcie intruzów, a ja wracam do spania. Słodkich snów i 12 orków. Och, ołeła. To niedobrze. I mamy do wyboru teraz różne rzeczy. Druidyzm, zielarstwo, magia bestii. Nie wiem, co jest najbardziej potrzebne. Ale wezmę szklarnię. Bo jest najwięcej miejsc na jakieś... jak to się nazywa? Brakuje mi teraz słów. Na te. Okej. Okay. Nauczyciel stoi i nie ma życia i tak nic się nie dzieje? Wow, to jest zaskakujące co najmniej. Czyli nauczyciele są nieśmiertelni? W takim wypadku wow, jeśli nauczyciel dopadnie się do wrogów, to nie ma się czym przejmować. I w takim wypadku też w sumie nie ma co się aż tak obawiać tych, jak to się nazywa? Jest... A, tutaj. Tak, tutaj. Nie ma też co się obawiać tego, jeśli on się obudzi. W sumie nie jest aż takie groźne. Pora wymienić smoka. Na razie tutaj tak. I teraz... w sumie tak, tak będzie najlepiej. Nie możemy tego wstawić, niestety. O, graduacje. Nie chcę giermków. Wsługu stalnie lepsze, ale niech będzie. Strażniczka może być. Kapłan. Poszukiwać przygód. Możesz lepiej. Super rzemieślnik. Może coś innego. Pracownik zakładu pogrzebowego, oczywiście. Uzdrowiciel, to zdecydowanie lepsze. Chciałem pogromcy nieumarłych, ale nie wyszło. Ścielny chórzysta, to już jest lepsze od wiśniaka. Powoli, powoli nam to idzie. Bardzo powoli. Ale mam nadzieję, że niedługo się to wszystko poprawi. Jak tylko będziemy mieć już... jak to się nazywa? Jak tylko będziemy mieć właśnie następny dom magiczny. Tylko jak na złość nie mogę dostać. Cóż. Gra jest przeciwko mnie po prostu. Ale tak, weźmiemy teraz 100. Mieć 5 dodatkowych zawsze fajnie. I akurat jeśli chodzi o tych ryboludzi, zawsze warto bać wszystkich. O pokój woźnego, nawet nie ma co czekać. Woźny jest zbyt cennym dodatkiem do szkoły, żeby go nie brać. Więc tak. Zyskownego forownica. Nie, dodatkowy woźny. Dodatkowy woźny, zdecydowanie. A magia światła. Galeria trofeów, albo ulepszym stołówkę, niech będzie trochę wydajniejsza. Tutaj plemienne łóżko, oj, zdecydowanie. Oraz do tego jeszcze zielone łóżko, i zdecydowanie. No, jakoś to jest. Radzimy sobie świetnie. O, świnka morskie, wieśniaki. Stadion. Stadion chorągiew wioski. Oj, wieśniakom się to nie spodoba. Ale tak, upiększymy stadion. Ulepszymy go. Niech będzie lepszy. Tak, jej. Piękno. I teraz swoją drogą... czy jest gdzieś jakiś większy powód, żeby gdzieś iść? W sumie nie, więc... Boże, do pana zła. Piękno, zdobyć wasza wysokość. Zdecydowanie. No dobra. I w sumie, jak tak patrzę na czas, to wiecie co? Chyba w tym momencie pora zakończyć ten odcinek. Więc tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. I tak, no, już niebawem będziemy kontynuować naszą przeprawę przez las, tym razem
dużo lepiej przygotowanie niż to miało miejsce na moim pierwszym podejściu. Chociaż może nie tyle co bardziej przygotowani, co raczej w lepszym stanie. To cóż, te plansze nie są aż takie długie, wiecie, aż tak się człowiek nie męczy tym wszystkim. Więc tak, tak chyba będzie najlepiej. I teraz jeszcze mam gdzieś miejsce na ciołek? A, u nich. Dobra, to proszę. I tak, mniejsza z tym. Jak już mówię, mam gdzieś się podobało i tak dalej. No i na tym będziemy już naprawdę kończyć, więc trzymajcie się i no, oczywiście, hej, hej!